Sobota, 29 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze do Efezjan takie piękne zdanie. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. No właśnie. Chodzi o to, żebyśmy już nie byli dziećmi, którzy panikują, przerażają się, denerwują, kłócą, bo ktoś powiedział jakieś zdanie, bo ktoś powiedział jakąś opinię, bo ktoś się jakoś zachował. Jesteśmy naprawdę dojrzali w wierze. Jesteśmy już na tyle dorośli, że wiemy, że nasza wiara się opiera na Bogu, a nie na ludziach. Jesteśmy na tyle dorośli, że wiemy, że nasza wiara opiera się na tradycji i credo Kościoła 2000 lat, a nie opinii jednego czy drugiego księdza nawet czy biskupa. Jesteśmy naprawdę dojrzali w wierze i wiemy, że niełatwo tak naprawdę zniszczyć naszą wiarę, bo nasza wiara opiera się na relacji z Bogiem, a nie na tym, czy jakiś inny katolik, nawet jeśli byłby księdzem, będzie mniej lub bardziej święty. Musimy wydorośleć, musimy przestać panikować, musimy po prostu powiedzieć sobie jasno, stać mi na to, żebym już nie był dzieckiem w tym wszystkim, żebym nie panikował z powodu wszystkiego, bo przecież ja wiem, na czym polega życie, że opierać się można tylko całkowicie na Panu Bogu, a na ludziach owszem, trzeba i czasem trzeba im zaufać, ale tylko o tyle, o ile nas do tego Pana Boga prowadzą. Dojrzałość wierze polega na takim spokoju, że przecież opierasz się na Bogu. A On naprawdę niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Opierasz się na Panu Bogu, a On naprawdę jest dużo bardziej stabilny niż ludzie, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan przez proroka Izajasza. W Księdze Psalmów, w psalmie responsoryjnym, psalmista mówi, do niego wstępują pokolenia pańskie, to znaczy do miasta, do świątyni, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. A więc przychodzą jako pielgrzymi do Jerozolimy, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Skupię się na tym słowie, aby zgodnie z prawem Izraela. Nie tylko dlatego, że kiedyś pisałem artykuł naukowy na temat tego sformułowania edut le Izrael, czyli świadectwo dla Izraela, czy prawo Izraela, ale właśnie też dlatego, żeby pokazać, że czasami jest pewnego rodzaju dwuznaczność, jakaś taka niepewność w języku hebrajskim i nie zawsze wiemy, jak pewne sprawy tłumaczyć. Można przetłumaczyć tak tradycyjnie, jak tutaj zostało przetłumaczone, czyli że przychodzą pielgrzymi do świątyni jerozolimskiej, żeby zgodnie z prawem, czyli zgodnie z nakazem, a nakaz był, żeby przynajmniej 3 razy na rok na święta przychodzić do Jerozolimy i przychodzą tam po to, żeby wielbić imię Pana. Ale edut znaczy nie tyle nakaz czy prawo, ale przede wszystkim znaczy świadectwo, tak jak tablice świadectwa. Są tablice, które pokazują, to jest świadectwo, że Bóg przekazał 10 słów. I można by to też przetłumaczyć spokojnie tak, że tam wstępują pokolenia pańskie, tam do tej świątyni, edut le Izrael, to jest świadectwo dla Izraela, żeby wielbić imię Pana. Czyli to wyrażenie świadectwo dla Izraela, czy edut le Izrael, jest takim wtrętem jakby między myślnikami, kiedy ktoś mówi, o patrzcie się, idą pielgrzymi, o to jest świadectwo dla Kościoła, o to jest świadectwo dla całej Polski, o to jest dowód świadectwa dla wszystkich wierzących, przychodzą, żeby wielbić imię Pana. I to edut le Izrael byłby takim wykrzyknikiem, takim wtrętem, takim można powiedzieć, patrzcie się, że nie tylko chodzimy na pielgrzymki, nie tylko chodzimy do Jerozolimy po to, żeby spełnić prawo, ale też po to, żeby być świadectwem, żeby być świadkami dla innych, żeby inni po prostu patrząc na nas mogli powiedzieć, rzeczywiście są ludzie, którzy wielbią Boga. A więc miejmy też tę świadomość, że wiele rzeczy robimy nie tylko zgodnie z prawem, to znaczy chodzimy w niedzielę do kościoła, czy modlimy się, ale robimy też to jako świadectwo dla innych. Że ludzie widząc naszą pobożność, naszą religijność, nasze zaangażowanie, widzą, że też jesteśmy świadkami tych wartości, które w ten sposób wyznajemy. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, początek jest takim mocnym sformułowaniem Jezusa, czy skonfrontowaniem Jezusa z nieszczęściami. Otóż powiedzieli Panu Jezusowi o Galilejczykach, których zabił Piłat.
I normalnie po ludzku Pan Jezus powinien powiedzieć: no bardzo mi przykro, wyrażam ubolewanie, przesyłam kondolencje, no uważam, że Piłat źle zrobił, nie powinno się zabijać niewinnych ludzi. A Jezus mówi bardzo, bardzo mocne zdanie: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Czy myślicie, że byli większymi grzesznikami? Czy myślisz, że jeśli on zginął, to był większym grzesznikiem? Nie, ale jak się nie nawrócisz, podobnie zginiesz. I bez nawrócenia czeka nas tragedia. Bez nawrócenia czeka nas nieszczęście. Bez nawrócenia czeka nas klęska. I tłumaczy w drugiej części Ewangelii Jezus, że jeżeli 3 lata okopywał ogrodnik i nic z tego nie wyszło owocu, to owszem, można jeszcze dać szansę, tak jak Bóg daje nam szansę, ciągle daje nam szansę, żebyśmy się nie nawrócili, ale jeżeli przez ten rok obłożę go nawozem i nie wyda owoców, w przyszłości możesz go wyciąć. Możesz go wyciąć. Nawrócenie nasze osobiste, wiara w Boga, zaufanie totalne Panu Bogu, to jest to, co jest najbardziej istotne. Bo jeżeli się nie nawrócimy, jeśli nie zaufamy Panu Bogu, to każdą tragedię będziemy przeżywać jako najgorsze nieszczęście. Jeżeli się nawrócimy, jeżeli zaufamy Panu Bogu, to nawet śmierć, nawet choroba, nawet największe nieszczęście nie będzie dla nas tragedią, będzie dla nas ciężarem krzyża, który wiemy, że nas zaprowadzi aż do zmartwychwstania. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.